Czekamy na Martę. I też od razu powiem, że wszystkie te prezentacje, jeszcze przypomnę, będą przesyłane. Nie mam tu przy Tutaj sobie wszystkich tych. koresponduję. Halo, halo. Ja koresponduję właśnie z Martą i powiedziała, że za chwilkę się włączy. To Coś mi może w tym. kamerkę Marto możesz włączyć, nawet na początku sam mikrofon. Ale myślę, że tak, że możemy pokazać efekty Tak, pracy. co robi, co tam robi Helena? Bo na początku mówiliśmy, że mamy właśnie specjalną tu atrakcję konferencji, żeby zobaczyć, jak nasze złote myśli i wspaniałe pomysły są przenoszone na papier. I możesz, Klaudio, pokazać, co nam podesłała Helena. To jest jeszcze w czasie pracy. Bardzo elegancki Andrzej. I te wszystkie rysunki, te prace każdy prelegent dostanie od nas potem, a Państwo będziecie mogli oglądać je w socialach. Tu Marta chyba coś pisze nam. Tak, także Helena pracuje. Tutaj badaczki z Collegium Civitas też sportretowane. I tak, O dziękuję Boże, bardzo. Dziękujemy za pokazanie, co robi Helena. Wierzymy, Helena, że jeszcze tam jakoś żyjesz. I zapraszamy Martę Malinę Moraczewską. Opowiedz o swoim tutaj cyfrowym dziecku kolejnym. dziękuję bardzo za taki wstęp. Czy mnie słychać, powiedz, Klaro? Dobrze. Dzień dobry Państwu. Jak już Klara wspominała, nazywam się Marta Moraczewska i chciałam dzisiaj opowiedzieć o projekcie o nazwie Nawigator Szkolny. Ja pracowałem sporo, między innymi ze współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia, czyli Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Nawiązując kontakty i twórcze współprace z muzeami i publicznymi instytucjami kultury. I przez kilka lat tej pracy naszym celem było doprowadzenie do tego, żeby różne zasoby edukacyjne były dostępne w jak najszerszej formie w internecie. Natomiast na pewnym etapie okazało się, że tych zasobów cyfrowych, różnego typu materiałów przygotowanych przez specjalistów, kuratorów, ekspertów z dziedziny kultury jest bardzo dużo, natomiast ich wykorzystanie jest na, no powiedzmy sobie, średnim poziomie, ze względu na to, że nie zawsze te materiały docierają do odbiorców. I taka była inspiracja do stworzenia serwisu Nawigator Szkolny, który od 2 miesięcy funkcjonuje w internecie. Mogą sobie Państwo kliknąć w link, zobaczyć ten serwis pod adresem nawigatorszkolny.net. Działa też link nawigatorszkolny.pl. I o tym serwisie chciałam parę słów dzisiaj powiedzieć. Głównym moim celem było właśnie zachęcenie nauczycieli do korzystania z różnorodnych zasobów edukacyjnych i treści, które są związane z pracą bibliotek, archiwów i muzeów, czyli tak zwanych instytucji GLAM. Na ten temat pewnie już wcześniej, przy poprzedniej konferencji też sporo było mówione. Niektórzy z Państwa pewnie widzieli, że Stowarzyszenie Wikimedia Polska również współpracuje z wieloma polskimi muzeami, bibliotekami i archiwami. I tych zasobów cyfrowych i w projektach siostrzanych Wikipedii, i na stronach internetowych muzeów, archiwów i bibliotek jest bardzo, bardzo wiele. One są bardzo różnorodne. Także też osobie na co dzień zajętej pracą dydaktyczną, zajętej różnymi działaniami, trudno jest dotrzeć do najciekawszych materiałów. I z tego względu pomyślałam, żeby stworzyć taki bardzo prosty i podstawowy nawigator po największych serwisach, po serwisach, które zawierają szczególnie ciekawe treści. I żeby też zawrzeć w tym trochę teorii dotyczących materiałów tak zwanych otwartych i zamkniętych i korzystania z nich. Serwis działa też w
na komórkach, można sobie w dowolnym momencie w tramwaju czy autobusie stronę otworzyć. I serwis jest oparty na opisach i linkach. Ja zaraz przejdę do tego, co można znaleźć na poszczególnych podstronach w serwisie, natomiast można tam w prosty sposób przeklikać się do tych opisywanych zasobów i bezpośrednio wejść nie tylko na stronę danego muzeum czy biblioteki, ale już konkretnie przenieść się do opisywanych materiałów. I to są bardzo różne treści, nie tylko z dziedziny humanistyki, ale także z właśnie dziedzin STEM, z różnych dziedzin nauki. Chociaż humanistyka jest być może najszerzej reprezentowana, ale miejmy nadzieję, że to się też zmieni. Ja będę ten serwis dalej rozwijać i później jeszcze mam nadzieję, że o tym chwilę porozmawiamy. Na przykład na tym slajdzie tutaj mamy fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tutaj to jest z Biblioteki Narodowej z Polony. To jest karta pracy dotycząca bitwy pod Grunwaldem. Tutaj mamy z projektu SRO fragment karty pracy dotyczącej kontaktu z kosmitami. I Społeczeństwo w czasach Ternera to jest też fragment takiej rozbudowanej karty pracy arkusza edukacyjnego z Muzeum Narodowego w Krakowie. Cały serwis jest podzielony na 5 takich sekcji. Pierwsza jest poświęcona właśnie takim największym kolekcjom cyfrowym polskich instytucji kultury. Druga to jest taka trochę teoretyczna sekcja, która mówi o tym, że oczywiście korzystać możemy z filmów, z prezentacji multimedialnych przygotowanych przez instytucje kultury. Możemy je oglądać w ramach tak zwanego dozwolonego użytku edukacyjnego, ale w sieci teraz jest już dostępnych bardzo dużo zasobów z domeny publicznej i zasobów cyfrowych na wolnych licencjach, które nie tylko można oglądać, czytać czy wyświetlać, ale można też je przerabiać, remiksować, wykorzystywać potem we własnych kartach pracy na przykład, czy we własnych kolażach, plakatach, szkolnych projektach, gdzie wspólnie pracujemy nad czymś nowym, co jest oparte częściowo właśnie na tych materiałach cyfrowych. Kolejna sekcja dotyczy właśnie tych różnych rodzajów wykorzystania materiałów cyfrowych. Sekcja po sąsiedzku dotyczy działań, które można podejmować we własnej okolicy, we własnej miejscowości. Oczywiście największe ośrodki, duże miasta są najlepiej reprezentowane w internecie. Natomiast mniejsze ośrodki bardzo często ze względów finansowych, z różnych względów tych zasobów cyfrowych muzea lokalne czy instytucje lokalne aż tyle nie są w stanie wyprodukować i można ten proces odwrócić, czyli powiedzmy szkolny projekt fotograficzny czy projekt redagowania artykułów Wikipedii może służyć do wzbogacenia tych zasobów cyfrowych. Można nawiązać kontakt z lokalnymi instytucjami i wspólnie stworzyć treści, których brakuje na przykład, albo przetłumaczyć artykuł Wikipedii na obcy język. Możliwości jest bardzo wiele, to jest wszystko w tym serwisie opisane. Ostatnia sekcja dotyczy tych samych zasobów cyfrowych z różnych instytucji, które są dostępne po angielsku, co też jest przydatne w różnych sytuacjach. Oczywiście oprócz samej nauki obcych języków, to są na przykład wymiany międzynarodowe i różne inne sytuacje, gdzie chcemy jakby wyjść poza swój własny krąg i nawiązać międzynarodowe kontakty w jakiejkolwiek formie. Ja tworząc ten serwis chciałam zwrócić uwagę na to, że można jednocześnie korzystać właśnie z tych tak zwanych materiałów zamkniętych, czyli tam, gdzie wszelkie prawa są zastrzeżone i można jedynie obejrzeć lub przeczytać dany utwór,
ale te materiały mają jakby jedną swoją funkcję. One mogą inspirować grupę, można pokazać uczniom pewne rzeczy, albo teraz w dobie nauki zdalnej można zachęcić do tego, żeby w domu uczniowie zapoznali się z pewnymi materiałami, natomiast zasoby otwarte mogą służyć właśnie już do takiej twórczej pracy, do składania razem jakiegoś większego projektu. Tutaj na kolejnych slajdach chciałam pokazać fragmenty tych materiałów cyfrowych, które są dostępne właśnie w polskich instytucjach kultury. To jest na przykład zrzut ekranu z prezentacji multimedialnej dostępnej na stronie Muzeum POLIN. I to są historie z okresu II wojny światowej, oparte na autentycznych życiorysach osób żyjących w Warszawie w tamtym okresie, które zostały przygotowane w formie takich animowanych komiksów. I jakość zarówno grafiki, narracja, jakość całego tego pakietu jest fenomenalna. I ja chciałabym zachęcić Państwa do korzystania z materiałów przygotowanych przez publiczne instytucje kultury ze względu na to, że te instytucje dysponują niejednokrotnie środkami na to, żeby rzeczywiście przygotować coś, co robi wrażenie i też prawdopodobnie będzie w stanie trafić do młodych ludzi. Tutaj zaraz nam się wyświetli. To jest fragment strony, która jest dostępna w języku angielskim, bo została przygotowana przez serwis culture.pl. Nazywa się to Where is Poland? I dotyczy okresu odzyskiwania niepodległości Polski pod zaborami. Jest to bardzo rozbudowany, cała taka prezentacja multimedialna zawierająca mapy, filmy, animacje, teksty, które można oglądać. Jest to podzielone na kilka rozdziałów i dotyczy to różnych aspektów polskiej kultury tego okresu. Tutaj na przykład jest to mapka różnych utworów literackich, które powstały na emigracji. I mapka pokazuje, z którego miejsca, który twórca pisał dane dzieło. Jest to wspaniały serwis, także zachęcam Państwa do oglądania tego. I cały nawigator szkolny jest oparty na usystematyzowanej kolekcji linków prowadzących do takich właśnie miejsc. Jest to podzielone na różne kategorie, nie są to tylko prezentacje multimedialne, ale bardzo dużo kart pracy i arkuszy edukacyjnych do druku, scenariuszy lekcji, różnych gotowych materiałów. Natomiast druga część treści dotyczy właśnie tworzenia swoich własnych treści i publikowania ich w internecie, bo wydaje mi się, że Wikipedia jest tutaj dobrym takim modelem tego, jak można rozwijać jakość, jak można rozwijać dany projekt, współpracując i wykorzystując już wcześniej przygotowane materiały. W tej właśnie sekcji Twórz materiały edukacyjne znajdą Państwo takie proste wskazówki, jak rozpocząć takie działania. Od działań na bardzo małą skalę, takich jak powiedzmy zrobienie kolażu, poprzez trochę bardziej zaawansowane, takie jak projekt powiedzmy grupowy, tworzenie plakatu, czy tworzenie plakatu na jakąś kampanię społeczną z wykorzystaniem materiałów cyfrowych, do projektów internetowych, gdzie rezultatem może być blog, czy właśnie cykl artykułów w Wikipedii, warsztaty fotograficzne. Także zachęcam do przeglądania tego. Ze względu na to, że wydaje mi się, że bardzo dużym
bardzo pozytywnym aspektem tworzenia własnych treści, tworzenia treści wspólnie z uczniami, jest aspekt współpracy i to współpracy na bardzo wielu poziomach, ponieważ jeżeli pracujemy grupowo, to współpracuje nauczyciel z uczniami. Uczniowie mogą wykonywać zadania z różnych dziedzin, w związku z czym każdy zajmuje się tym, w czym czuje się mocny. Nauczyciele również ze sobą współpracują. Tutaj krótko chciałam wspomnieć, wrzucę to też do notatek. Muzealne Centrum Edukacji Szkolnej to jest jednostka przy Muzeum Narodowym w Warszawie. Bodajże 2 lata temu współpracowała z jedną z warszawskich szkół przy projekcie o nazwie Sztuka w probówce, gdzie rezultatem finalnym był blog. Natomiast to, co się działo zanim ten blog mógł powstać, to jest to, że uczniowie najpierw odwiedzili muzeum, odwiedzili dział konserwacji, uczyli się jednocześnie o dziełach sztuki i o substancjach chemicznych i o procesach konserwatorskich, które są wykorzystywane w konserwacji konkretnych dzieł. W związku z tym w tym projekcie współpracował nauczyciel historii sztuki, historii, nauczyciel chemii i nauczyciel informatyki i wspólnie z uczniami tworzono ten projekt. Uczniowie robili eksperymenty, przygotowali te materiały chemiczne. Z drugiej strony poznawali dzieła sztuki i pisali o swoich działaniach później na publicznym blogu w internecie. Więc wydaje mi się, że to jest wspaniały przykład tego, że internet jakby nie oznacza zamknięcia, że wręcz przeciwnie, czasem dzięki tym projektom cyfrowym można otworzyć się na współpracę ze swoim otoczeniem. Także więcej linków, więcej konkretnych przykładów, materiałów edukacyjnych, które zostały przygotowane przez instytucje kultury, znajdą Państwo na stronie Nawigator Szkolny. Mamy też stronę na Facebooku, bardzo proszę o lajkowanie, jeżeli komuś się podoba. Jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że w najbliższej przyszłości mam nadzieję, że też uda się uruchomić bloga na stronie i jeżeli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek uwagi, chciałby polecić stronę Regionalnego Muzeum, na której znajdują się ciekawe zasoby, które do tej pory nie zostały tam ujęte, ma szczególnie ciekawe doświadczenia lub już pracował przy jakimś tego rodzaju projekcie ze swoimi uczniami, to ja bardzo chętnie zamieszczę nas na naszym blogu na ten temat notkę, bo też mam nadzieję, że być może w przyszłości uda nam się stworzyć coś w rodzaju takiej właśnie bazy projektów, z której będzie można, inni będą mogli później korzystać. Myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, że mogłaś u nas być. No, mnie się strasznie podoba też przede wszystkim to, że to zrobiła Wikimedianka. Po drugie, że tam są, jest bardzo dużo tam rzeczy już wykorzystujących, pokazujących jak wykorzystać zasoby Wikimedia Commons, czyli te grafiki, które już na przykład były w jakichś konkursach wikipediowych, które robiliśmy. I w ogóle też odniesienia do Wikipedii, także właśnie tak jak mówisz, dzięki temu to jest bardzo interdyscyplinarny sam cały serwis, ale też pomysły tam, także bardzo Państwa też zachęcam do przechodzenia przez to, bo to nie jest tylko, że to jest lista muzeów i zasobów, to są różne pomysły. Także Marto, jak będziesz przesyłała potem nam jeszcze rzeczy, to my w poniedziałek będziemy rozsyłać jakieś dodatkowe, chcesz właśnie ten polling czy coś dokładnie. Aha. To proszę prześlij i tutaj wejdź sobie na czat i zobacz, jakie masz okrzyki zachwytu. Bardzo dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Natomiast patrzcie, jesteśmy nie tak bardzo po czasie, a nawet według programu jeszcze mam, nie, już niestety jesteśmy po czasie, ale już kończymy.
Natomiast chciałam, nie wiem, czy Klaudia możesz tutaj, no dobrze, to za chwilkę. Chciałam podziękować wszystkim za udział. Bardzo chętnie bym jeszcze, bardzo się tutaj dobrze ja czułam, siedząc z wszystkimi i rozmawiając o rzeczach, które bardzo lubię. Natomiast mam nadzieję, że się wszystkim coś, przynajmniej po jednej rzeczy coś przyda, albo zainspiruje, albo zostanie w głowie. Zachęcamy do różnych kontaktów i tutaj Catalyst Education, które nam tutaj technicznie to ogarniało i merytorycznie, z którym opracowywaliśmy program. Jeszcze raz chciałam przypomnieć, że zapraszamy na ich serwis Mapę Karier. To nie wiem, czy Klaudia masz może jakiś podgląd, tak? I to a propos tego, co mówiła pani doktor Chrobry i Natalia Szafran i jeszcze parę osób. To jest i przede wszystkim Andrzej na początku, Pinkowski. To jest świetny serwis, moje dzieci też bardzo ugrzęzły przechodząc przez niego, się zaciekawiając. I to jest prawda, że mając 13 lat możesz nie wiedzieć, kim chcesz być w przyszłości, ale ten serwis pokazuje, co jest możliwe i też no, nam się strasznie podoba, że mają feminatywy tutaj zachowane i że to po moich dzieciach też mogłam zobaczyć, że przełączały z chęcią na chłopiec, dziewczyna, tak? Bardzo fajne to jest i zapraszamy też do serwisu Pistacja, gdzie tam cały czas, jest czas egzaminów, mój maturzysta właśnie wrócił z kolejnej próbnej, cały czas są darmowe wideolekcje i powtórki do matur i egzaminów ósmych klas i do matur. Także Pistacja, która już ma miliony tych odsłon, niech ma więcej dzięki też tej konferencji, ponieważ są to naprawdę wspaniałe rzeczy. Na pewno Państwo też korzystacie w swoich klasach z tego, bo nie wiem, ja wiem, że u moich dzieci z tego korzystają w szkołach. Natomiast jeszcze na koniec chciałam przypomnieć, że kogo wylosujemy do upominków, zostanie on powiadomiony mailem. Będzie to pewnie 10 osób, może kilka więcej. I jeszcze chciałam ogłosić, że dzisiaj ruszyliśmy nawigator szkolny, to polecamy, natomiast my, Wikimedia Polska, uruchomiliśmy stronę wikiszkoła.pl, która właściwie jest takim trochę finałem, to jest screen właśnie, finałem programu Wikiszkoła, który zaczął się wspaniale, dosłownie na początku pandemii, 3 marca chyba, czy 4 zeszłego roku. I teraz zmierzamy do takiego finału, którym będzie uruchomienie kursu na platformie Moodle dla nauczycieli, który będzie wprowadzał do nauczania Wikipedii, do tego trochę też, co jest na nawigatorze, pomysły na zajęcia, ale tutaj już teraz Państwo możecie zgłosić się na lekcje o Wikipedii, skorzystać ze scenariuszy, które będziemy jeszcze uzupełniać, bo to dosłownie jest bardzo świeże, więc jeszcze nie wszystkie rzeczy wprowadziliśmy, natomiast już zachęcam do korzystania z wiki zeszytów i do przejrzenia, o co chodzi, do zgłoszenia się do nas, jeżeli byście chcieli być kolejną grupą Wiki Szkół i dostać taką piękną tarczę, jak tam jest w logo, na stronę Wiki Szkoły, na stronę swojej szkoły. Bardzo wszystkim jeszcze raz dziękuję. I tutaj widzę, że okrzyki są tutaj wśród nas eksperci Wiki Szkoły, więc tak, cieszę się, że z nami byliście przez ten cudny rok. Nie zobaczyliśmy się na żywo ani razu. I wszystkim życzę dobrego weekendu. Wszystkim, którzy oglądali nas teraz na Facebooku, to też bardzo serdecznie pozdrawiamy tu z organizatorami. Dziękujemy Click Meeting za partnerstwo technologiczne. No i bardzo zachęcamy do wszelkich kontaktów we wszelkich sprawach. Dziękuję bardzo prelegentom, że poświęcili swój czas. Do widzenia.